Jak? Albo bardziej kiedy? W sobotę wieczorem. Ta akcja jest przykładem tego, że ja nie mogę mieć ani chwili wolnego, bo to jest tak na dobrą sprawę chwila, którą miałem jednego sobotniego wieczoru. Nakreśliłem sobie jakąś koncepcję i wysłałem do kilku przyjaciół, do znajomych mediów. A w poniedziałek już nie było odwrotu, bo się jakaś zajawka w gazetach pojawiła, że idę. Po prostu musiałem to organizować. Oczywiście to tak w takim skrócie, bo cała akcja, no może nie akcja, ale taki pomysł na przejście pojawiał się gdzieś wcześniej. Jestem dosyć aktywny, nurkuję, chodzę, gdzieś tam się wspinam, więc myślałem, że żeby kiedyś taki odcinek, bo już pokonywałem takie krótsze odcinki, pokonać całe wybrzeże polskie od Świnoujścia po Piaski. Ale też lubię łączyć przyjemne z pożytecznym, więc pomyślałem, że może ciekawym pomysłem byłoby jednocześnie nagłośnienie fundacji. Nie jesteśmy dużą organizacją, nie mamy jakichś wielkich budżetów marketingowych, także taki w skrócie taka była geneza całego pomysłu. Samo wybrzeże i sam brzeg. Ja myślałem, że polskie wybrzeże to piasek, woda i już, a się okazało, że to tylko my tutaj znamy strój miejskich plaż, a polskie wybrzeże jest niesamowicie urozmaicone, bo to są kilometry ciągnących się kamieni i to takich porządnych otoczaków. To są miejsca zupełnie bez wybrzeża, to są klify, to są zwalone drzewa, to są lasy wyrastające na plaży z piasku, także to są jakieś usuwiska torfowe, także tego jest, no i przede wszystkim miejsca, gdzie w ogóle nie ma brzegu, bo na trasie takiej na przykład z Jastarni do Rewy praktycznie nie ma w ogóle brzegu. Także to chyba jest coś takiego, co najbardziej mnie w tym wszystkim zaskoczyło, to ta rozmaitość polskiego wybrzeża. Najtrudniejszy. Myślę, że najtrudniejsze to te najdłuższe, na przykład wspomniane z Jastarni do Rewy. 47 km i to tak na dobrą sprawę bez żadnego wybrzeża, bo tutaj brzegu jako takiego nie ma. Myślę, że ciężkie były też te, kiedy gdzieś przez własną głupotę na przykład nie wziąłem wody ze sobą i myśląc, że gdzieś po drodze ją zupełnie w jakiejś rzece, się okazało, że nie ma na to szans, bo woda jest taka, że nawet tabletki do uzdatniania wody tego nie poprawią. Więc to były chyba takie najtrudniejsze odcinki. No i te, kiedy wiało, a wiało miejscami, były takie dwa dni do 140 km na godzinę i to były ciężkie, ale to wszystko jest do przebnięcia, jak widać. No jest kilka ciekawych przedmiotów, natomiast ja je może zobaczyłem, natomiast oczywiście ich nie zabierałem. Ciężko jest na przykład zabrać jakiś fragment skrzydła samolotu, które widziałem, albo lodówkę wyrzuconą na brzeg, czy też jakieś takie pozostałości, na przykład jest w pewnym miejscu taki wystający maszt. Jest to ponoć fragment wraku jakiegoś kutra, który został wyrzucony. Są buczki dymne, to takie coś a la namiastka takiej boi radiolokacyjnej dostrzegającej statki. Jest masa śmieci oczywiście, ale no, generalnie muszę powiedzieć, że wybrzeże jest dosyć czyste. Myślałem, że będzie więcej śmieci, a jest bardzo czyste. Ja w ogóle nie lubię spacerować. Dla mnie spacer to musi być coś, co robię w jakimś konkretnym celu, znaczy przejść z punktu A do punktu B. Spacer dla mnie to taki jest trochę nudny. Natomiast jeśli mówimy o porach roku, to zdecydowanie bardziej zimą. Pierwsze dlatego, że nie jest ciepło, a lepiej jest wytrzymać zimno niż gorąc. Dwa, że po piasku idzie się trudno. A jednak zimą piasek jest zmrożony, idzie się bardzo dobrze, bo jest to twarde podłoże. No poza tym jest pusto na plaży, a ciężko na przykład przejść tutaj odcinkiem trójmiejskim w lecie, bo wiemy, jak wyglądają plaże. Najpiękniejsze to chyba są dwa takie odcinki. Dosyć długi, bo około 80 km między Rowami a Karwią. Piękna plaża, Słowiński Park Narodowy, no, szerokie, piękne, płaskie plaże, no naprawdę jest piękny widok. I drugie to chyba Wyspa Sobieszewska i cała Mierzeja Wiślana.
to tam jest zupełnie, co ciekawe, zupełnie inny piasek. Zupełnie inny piasek jest na przykład na plaży w Świnoujściu, a zupełnie inny jest na Mierzei Wiślanej. To są takie no, piękne odcinki, idzie się bardzo dobrze, pusto, szeroko, naprawdę no, urzeka ten widok. Jak kogoś ma urzec, to ja zapraszam pod wodę. Oczywiście tak się uśmiecham, ale jestem zapalonym nurkiem i uwielbiam Morze Bałtyckie. Ze względu na niskie zasolenie tutaj jest masa wraków, które są bardzo dobrze zachowane. Tutaj ludzie z zagranicy przyjeżdżają, żeby nurkować, bo te miejsca są niesamowite. Oczywiście ktoś może mówić, no dobrze, ale to zimna woda, ciemno i nie ma widoczności. Ja zapraszam do obejrzenia kilku filmów nakręconych spod wody, jaka potrafi być widoczność w Bałtyku, jakie piękne jest i urozmaicone to nasze dno. Ale oczywiście to nie, zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego jest to dostępne. Natomiast jeśli chodzi o takiego przeciętnego człowieka, który chce poznać morze, to zapraszam na spacery w Maśnie, na przykład w Parku Słowińskim wspomnianym już wcześniej. Te plaże są naprawdę przeurocze. To jest świetna plaża i świetne miejsce do spędzenia czasu, pobycia i kontemplacji przyrody i takiej odskoczni od codziennego życia. Naprawdę świetne miejsce. Jednym przymiotnikiem. Ciężko powiedzieć, jeden przymiotnik. Moje miejsce na ziemi. Ja jestem gdynianinem i to z takiego, można powiedzieć, dziada pradziada. I nie wyobrażam sobie, żebym miał mieszkać gdzieś indziej. I tutaj Trójmiasto i Bałtyk, no to jest... Nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieszkać gdzieś, gdzie mi się w pewnym momencie ląd nie kończy, nie zaczyna się woda. Ta nasza woda i ten nasz Bałtyk jest naprawdę pięknym morzem.